Irving Fisher. Jeden z najważniejszych amerykańskich ekonomistów i ekonomistów w ogóle. Trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek mógł się uczyć o makroekonomii współcześnie i jednocześnie nie uczyć się o Irvingu Fisherze. I to nawet nie z imienia i z nazwiska, ale po prostu Zagadnienia makroekonomiczne, które się przerabia na kursach makroekonomicznych, były omawiane bardzo szeroko przez Irvinga Fishera i w wiele tych różnych zagadnień Irving Fisher miał swój bardzo istotny wkład. Jego przygoda jest zresztą intelektualna bardzo ciekawa, dlatego że rozpoczynał jako ekstremalny neoklasyk, jeżeli możemy się posługiwać takim terminem jak główny nurt, mainstream. To można powiedzieć, że Irving Fisher, młody Irving Fisher, był jego perfekcyjnym reprezentantem, ale tylko w młodości. Dlatego, że na starość z perfekcyjnego reprezentanta ortodoksji, mainstreamu głównego nurtu zmienił się w przedstawiciela ekonomii heterodoksyjnej, przedstawiciela ekonomii, która kontestowała główny nurt. Ale zacznijmy wobec tego chronologicznie od jego pierwszych lat, czyli od tego okresu neoklasycznego. Irving Fisher jeszcze w XIX wieku opublikował taką książeczkę, opracowanie o matematycznych analizach czy o matematycznej analizie teorii wartości. Gdzie pojawia się klasyczny marginalizm, klasyczna ekonomia marginalna? Ale nie jest to ekonomia marginalna w wykonaniu Karla Mengera, czy też chociażby Williama Stanleya Jevonsa. Tylko to jest ekonomia, która zdecydowanie bardziej przypomina Leona Walera, w której mamy do czynienia z dosyć mocną matematyzacją, a nawet jeśli ta ma matematyzacja nie przyjmuje formy bezpośrednio wzorów matematycznych to jest zdominowana przez myślenie quasi-matematyczne, co widać zresztą też na jego ilustracjach. Tam Irving Fisher posługuje się obsesyjnie wręcz schematami równowagowymi i czyni analogie fizykalistyczne, można nawet powiedzieć, w teorii wartości, dlatego że posługuje się... Koncepcjami objętości wody czy zawartości wody w różnych naczyniach o różnych wysokościach i koncepcjami wyrównywania się pewnych poziomów wody. Można więc powiedzieć, że taka walrasowsko mechanistyczna teoria wartości pojawia się u niego, u młodego Irvinga Fishera, który zdecydowanie ostro broni teorii marginalistycznej, ale jednak od tej strony nierealistycznej. Wiemy, że wobec tego były lepsze alternatywy. Z tego Irving Fisher jest mniej kojarzony, ale od tego zaczyna się jego przygoda. Potem już w późniejszych latach, <coughs> przepraszam, w późniejszych latach zaczyna się pojawiać kolejny jego wkład w teorię stopy procentowej. Eee, no wcześniej to nawet nie był wkład, tylko pewnego rodzaju ilustracje i takie wstępne opracowanie młodego ekonomisty można powiedzieć. W teorii stopy procentowej Irving Fisher zaczyna korzystać z osiągnięć całej masy ekonomistów, dlatego że z jednej strony bierze pod uwagę osiągnięcia Boma Wawerka i zwraca uwagę na aspekty czasowej preferencji w determinowaniu stopy procentowej, a z drugiej strony bierze pod swoją analizę osiągnięcia Johna Batesa Clarka i generalnie osiągnięcia ekonomistów tych kojarzonych z anglosaską szkołą, gdzie rolę odgrywa produkcyjność czynników produkcji i produkcyjność generalnie Dóbr kapitałowych, które są zaangażowywane w tworzenie wartości finalnej. I tutaj mamy Irvinga Fischera, który godzi ze sobą z jednej strony teorię czasowej preferencji, z drugiej strony teorię produktywnościowej i pokazuje w swojej analizie tak synergicznie, integrując różne ujęcia, jak te poszczególne grupy czynników wpływają na kształtowanie się stóp procentowych. I to jest też jego autorski wkład, który można powiedzieć, że jest obecny w neoklasycznej analizie już w podręcznikach przez kolejne kilkadziesiąt lat. Następnie Irving Fisher nie tylko miał e, wkład w teorię ceny, ale również istotną rolę odgrywał w kwestiach e, analiz ekonometrycznych. Zresztą mamy przecież w analizach indeksów cenowych mamy coś takiego jak indeks Fischera właśnie od Irvinga Fischera. Także mamy tutaj ekonomistę nie tylko mikroekonomistę, ale mamy też tak naprawdę istotnego ekonometryka. E, Potem, po kilku latach, Irving Fisher zaczyna wchodzić w obszar, który jest dużo mniej uformowany. Zaczynał w mikroekonomii, która się wtedy mocno kształtowała, ale która jednak już taki rdzeń powszechnie uznawany zaczęła sobie budować, a w późniejszych latach zaczyna wchodzić w makroekonomię. Więc grząski grunt, kwestie dużo mniej ustalone, kwestie dużo bardziej kontrowersyjne, kwestie, które przecież pozostawały kontrowersyjne przez kolejne kilkadziesiąt lat i do dzisiaj. Kontrowersyjne pozostają, tak jak można pisać książki o podręcznikach makroekonomicznych, podręczniki makroekonomiczne o różnych szkołach makroekonomicznych, tak, z mikroekonomią będzie troszeczkę trudniej. Co mamy u Irvinga Fishera? Oczywiście równanie wymiany, czy też tożsamość wymiany, które nie jest autorstwa jego tylko i wyłącznie, bo ono się przecież pojawiało wcześniej u Newcomba. Pojawiało się e, przecież u ekonomistów niemieckich, u Rau przede wszystkim, e, więc to nie było coś zupełnie nowego. Ale Irving Fisher zaczyna to wprowadzać, można powiedzieć, na trwałe do anglosaskiego świata. Do tego stopnia, że nawet nieformalnie na niektórych kursach e, można się spotkać z określeniem, że równanie wymiany to jest równanie Fischera, co nie jest jednak e, do końca poprawnym określeniem. I w równaniu wymiany chodzi o to, że e, mamy ekwiwalent pewien. Pieniądz wydawany na rynku. Jest równy pieniądzowi otrzymywanemu. Czyli jak ktoś coś wydaje, to ktoś coś musi otrzymywać. I mamy to słynne równanie: MV równa się PT czy MV równa się PY, czyli ilość pieniądza przemnożona przez jego szybkość obiegu jest równa średniemu poziomowi cen razy liczba transakcji. Albo razy dochód realny. Zależy też, w której wersji to mamy. Mamy też przecież wersję marszalowską, o której coś tam wspominaliśmy w, w, przy omawianiu samego marszala. Irving Fisher staje się tutaj reprezentantem i obrońcą ilościowej teorii pieniądza, która mówi o tym, że długookresowo zwiększanie podaży pieniądza nominalnie przekłada się przede wszystkim na zmienne nominalne, a nie na zmienne realne. Więc długookresowo mamy do czynienia z pewnego rodzaju neutralnością pieniężną, ale Irving Fisher daleki był od twierdzenia, że to jest super czy że jest to idealna neutralność, czyli że zmiany w podaży pieniądza automatycznie przełożą się na zmiany nominalne, nie powodując przy tym jakichś tam szkód realnych. Zresztą, mało który ekonomista byłby zwolennikiem superneutralności pieniężnej, tak naprawdę. Irving Fisher też jest kojarzony z tak zwaną hipotezą Fischera, w związku z tym, <coughs> która mówi o tym, że realna stopa procentowa, znaczy to jest też pewne techniczne równanie, które jest powszechnie wykorzystywane dzisiaj przecież i mówi się o tym, że to jest właśnie hipoteza, czy to jest właśnie to równanie Fishera, że realna stopa procentowa to jest stopa nominalna poprawiona, zaadoptowana, adjustowana o wskaźnik cen, czyli realna stopa to jest stopa nominalna plus inflacja, tak? Czyli Inflacja, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że wzrasta nam inflacja, to w jakimś tam równowagowym świecie, dłuższym okresie realne stopy powinny pozostać niezmienione. No bo z jakiej racji ktoś by inwestował, oszczędzał kapitał, nie oczekując stopy zwrotu realnie na pewnym poziomie? Tak? W ostateczności chodzi o to, żeby realnie coś osiągać, a nie drenować siłę nabywczą swojego zwrotu na kapitale. I to jest znowu, Fischer nie uważał, że. Wzrost inflacji automatycznie powoduje wzrost nominalnych stóp procentowych, tak? Jeżeli inflacja wzrasta o kilka procent, to nie znaczy, że stopy procentowe o kilka procent wzrastają. Pomijając już, że tutaj w równaniu pojawiają się zakłócenia banku centralnego, ale ta adaptacja nie jest idealna, ale to jest pewien element równowagowego modelu, który jest pewnym takim benchmarkiem, można powiedzieć, takim punktem wyjścia, punktem odniesienia, który jest wykorzystywany i w teorii finansów, przecież no, i jak najbardziej też jest wykorzystywane w analizach makroekonomicznych. Irving Fisher też jest autorem pojęcia iluzji pieniężnej. Ehm, mianowicie, e, no, tak jak nie uważał, że pieniądz jest superneutralny, jak ktoś nie uważa, że pieniądz jest superneutralny, no to uznaje też jednocześnie, że mamy do czynienia z, z potencjalnie z iluzją pieniężną, czyli z sytuacją, w której mogą wzrastać płace nominalne, na przykład, co może skłaniać do większego zatrudnienia, spadku bezrobocia. Ale jednocześnie no, będzie to się wiązało ze spadkiem płac realnych. Tak? Obniżyć płace realne można w taki sposób, że wzrasta inflacja. I płace nominalne mogą też wzrastać, ale mogą wzrastać wolniej niż inflacja. Wtedy mamy do czynienia z iluzją pieniężną i z czymś, co częściowo może tłumaczyć istnienie tak zwanej krótkookresowej krzywiej Philipsa. Notabene. Niektórzy uważają, sugerują, że krzywa Philipsa była wymyślona przez Irvinga Fischera. Ja myślę, że jest to sformułowanie zbyt mocne, ale zostało zasugerowane przez jedną, jeden, jedno z czasopism naukowych amerykańskich, które opublikowało pod nazwiskiem Irvinga Fischera artykuł o tytule I discovered the Philips curve, czyli to ja odkryłem krzywą Philipsa już po śmierci Fischera ale fragmenty, które pokazują, że Fisher doskonale zdawał sobie sprawę z, z tego, że istnieją takie zależności cenowe, które mogą generować empirycznie coś, co wygląda jak krótkookresowa krzywa Philipsa, więc można powiedzieć, że i w tym aspekcie był pionierem. Wiązało się to z tym, że doskonale rozumiał ilościową teorię pieniądza, jej pewne ograniczenia i też koncepcję samej iluzji pieniężnej. Wreszcie Irving Fisher, <coughs> już na koniec swojego życia, tak jak powiedziałem, zmienił się w ekonomistę heterodoksyjnego. Głównie za sprawą osobistych doświadczeń, wiążących się osobistych i nie tylko osobistych, doświadczeń, które się wiążą z wielkim, wielką depresją, wielkim kryzysem. Od 1929 roku Fisher zasłynął całą serią kompletnie nietrafionych przewidywań. Dotyczących tego, jak będzie się rozwijać sytuacja na rynku. Deprecjonował, w ogóle nie przewidział kryzysu, dawał prognozy sugerujące, że kryzysu nie będzie. Potem, jak już kryzys się pojawiał, dawał prognozy sugerujące, że kryzys już się kończy. I te, te, te prognozy, jakbyśmy sobie zebrali, to by była całkiem niezła, niezła kolekcja kompletnie nietrafionych przewidywań, postów, które się źle zestarzały, jakby, jakby dzisiaj, jakbyśmy chcieli powiedzieć to współczesnym językiem. W trakcie tego okresu nauczył się całkiem sporo nowych rzeczy i rozwijał koncepcję tzw. dead deflation theory czyli deflacji długu jeśli by to tłumaczyć, teorii, pokazującej, że w sytuacji poważnej deflacji, zwłaszcza deflacji pieniężnej, spadku podaży pieniądza, uruchamia się cała kaskada kolejnych konsekwencji i efektów które wpływają na pogłębienie się kryzysów i na pogłębienie depresji. Jak mamy do czynienia ze spadkiem podaży pieniądza, to <laughs> spada rentowność, spadają ceny, <laughs> spadają zyski, spada też zatrudnienie, zwiększa się bezrobocie. Następuje taka kaskada też spirali e, i sprzężeń zwrotnych, powodujących, że e, domino uruchamia e, serię pewnych niekorzystnych, e, niekorzystnych zjawisk gospodarczych, które powodują, że Zaczyna się to zazębiać do tego stopnia, że tworzy się coś na kształt równowagowej, antyrównowagi, moglibyśmy powiedzieć. Takie antyekwilibrium, które trwa ileś lat, tak jak trwała dokładnie Wielka Depresja i tym, że Irving Fisher się zajmował, i jednocześnie wtedy zaczyna zmieniać swoje podejście do ładu pieniężnego, dlatego że wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej, czy kilkanaście lat wcześniej, Proponował rozwiązania, które były swoistego rodzaju manipulowanym standardem złota. Natomiast zaczyna dostrzegać, że ogromną rolę w niestabilności systemu makroekonomicznego odgrywa system rezerw cząstkowych, czyli fakt, że banki nie mają pełnego pokrycia swoich depozytów. I zaczyna flirtować z koncepcją stuprocentowego pokrycia depozytów bankowych i generalnie środków fiducjarnych generowanych przez banki. Znaczy. Tak naprawdę e, nie środków fiducjalnych, depozytów generowanych przez banki, i zaczyna sugerować właśnie to w swojej książce: e, The Case for 100%, 100% dolar, bodajże to był tytuł, czyli e, taki, taki case, taka sugestia, że dolara należy w 100% zabezpieczyć pokryciem. E, od razu uprzedzam, że nie było to sugestia pokrycia kruszcem, e, tylko sugestia pokrycia gorącym powietrzem z ust rządzących, dlatego, że była to sugestia pokrycia stuprocentowo papierową walutą, ewentualnie, ewentualnie obligacjami emitowanymi przez państwo, co też bardzo by pewnie ucieszyło decydentów zajmujących się polityką fiskalną. Tak czy inaczej, też zmienia się jego podejście w kwestiach pieniężnych i dlatego staje się heterodoksyjny, bo z jednej strony heterodoksyjne jest to jego Dead Deflation Theory, który opracowywał, które następnie inspirowało pokolenia kolejnych ekonomistów, postkeynistów zwłaszcza. Z drugiej strony też zmienia się jego podejście w kwestii bankowości, dlatego że zaczyna sugerować wprowadzenie takiego ładu pieniężnego, który jest zupełnie inny od tego, jaki funkcjonował w tamtym czasie i też jaki funkcjonuje dzisiaj. Można więc powiedzieć, że Irving Fisher był. Na wszystkich frontach można powiedzieć, prawie na wszystkich frontach e, analizy ekonomicznej, mikroekonomicznej, makroekonomicznej, ekonometrycznej, inspirował pokolenia różnych ekonomistów, bo tak jak powiedziałem, z jednej strony inspirował postkensistów, a z drugiej strony e, inspirował na przykład w dużej mierze Miltona Friedmana. Zresztą Milton Friedman uważał go za jednego, jeśli nie najwybitniejszego po prostu ekonomisty, ale jednocześnie. Za takiego też bardzo wybitnego postrzegał go James Tobin, przedstawiciel szkoły e, klasycznego kęsizmu i tak samo też e, te, te, te odłamy e, postkęsistowskie się nim inspirowały, e, zwłaszcza w kwestii tego mm, dead deflation theory.